Serwus, moi drodzy. Jest godzina 3:40. Moja rodzinka sobie jeszcze spokojnie śpi. A ja właśnie zmierzam do Czech. Jestem już blisko granicy w Cieszynie i zmierzam do podjazdu, który tak naprawdę od dawna planowałem, który od dawna chciałem podjechać. No ale dzisiejszy odcinek chcę poświęcić na dwa tematy dla mnie niezwykle ważne. Pierwszy to jest właśnie podjazd, który będziecie mogli zobaczyć, co nieco o nim usłyszeć, a mianowicie Łysa Góra, Łysa Chora. Podjazd, który chciałem podjechać już od dawna, naprawdę dawna, a nigdy nie składało się, żeby tam się wybrać, no bo ze Śląska, z Jawożna trzeba poświęcić 2 godziny na dojazd. Natomiast jak już jestem tutaj w Ustroniu na tydzień, no to stąd jest zdecydowanie bliżej, bardzo wcześnie rano. No i właśnie, z tym związany jest drugi temat, a mianowicie poświęcenie i jazda na rowerze, jednocześnie posiadając rodzinę, której jest się w 100% oddanym i którą się bardzo kocha. Jak to pogodzić? Bo dobrze wiecie, że no, spędzamy na siodle trochę czasu. Jeżeli macie ochotę posłuchać, jakie jest moje zdanie na ten temat, no zapraszam na dzisiejszy odcinek. No i Łysa Chora podjechana. Chciałem tę górę pokonać już od dosyć dawna, bo pamiętam, jak jeszcze pierwsze osoby, które trenowałem kilka, no grubych lat temu, miały za zadanie właśnie trenować na tym podjeździe, bo wiedziałem, że ten podjazd jest bardzo równy i daje spore możliwości, jeżeli chodzi o ćwiczenia. I się nie pomyliłem. Podjazd cały czas trzymał około 9,5%. Momentami gdzieś tam na kilka chwil skakało na 11%, ale też momentami dawało odpuścić do 8%, więc naprawdę świetne narzędzie, świetne miejsce do przeróżnego rodzaju ćwiczeń. Widokowo, no niestety cały czas się jedzie w lesie, widać, że lesie też momentami takim trochę sztucznym, te drzewa posadzone niezwykle równo, no, nie ma tam jakichś pięknych widoków po drodze, dopiero tak naprawdę dwa wintle przed samym końcem zaczyna się otwierać przestrzeń i zaczyna być widać to, co widzicie za moimi plecami, czyli piękny widok na Beskid, między innymi Beskid Śląski, no i Beskid Morawski. No, przepiękne miejsca wokoło, ja bardzo lubię Beskidy, jeszcze za studenta bardzo mocno przechodziłem te góry i zdecydowanie polecam, jeżeli jesteście gdzieś w pobliżu, wybrać się na Łysą Chorę, bo jest to naprawdę poczciwa góra. Miałem dzisiaj ją podjeżdżać 2 razy, ale już teraz wiem, że no niestety chyba odpuszczę. No nie, dobra, wiem, już odpuszczę 2 raz. No niestety odzywa się problem, który poruszałem w poprzednim odcinku. Na szczęście już w poniedziałek, za kilka dni wybieram się na fitting. Więc mam nadzieję, że w końcu dobiorę odpowiednie siodełko, bo to, które testowałem ze Sella Italia SP01, no niestety no nie jest dla mnie. A właśnie, zapomniałbym. Asfalt, naprawdę świetny. Zobaczymy, jak teraz się będzie on zachowywał na zjeździe, bo momentami było trochę brudno. Widać, że były prowadzone jakieś prace związane z prowadzeniem kabli. Na trasie chłopaki spali gdzieś tam pod jakąś altaną, obok koparek, ale na podjeździe absolutnie to nie przeszkadzało i nie było tam żadnej tarki, więc rewelacja. A teraz czas w dół, zjeżdżam nie tą samą drogą, tylko w pewnym momencie odbiję i w tamtym miejscu poruszę drugi temat, o którym dzisiaj chcę wam wspomnieć. No a teraz napawajcie się widokiem o godzinie 6:30 rano. Thank you.
miałem opowiedzieć o drugim temacie przy tamie, przy zbiorniku wodnym koło Łysej Chory, koło Łysej Góry, ale niestety tama jest w budowie, w remoncie i szybka zmiana planów, jestem z powrotem w miejscu wylotowym w Niżnej Loty i stąd opowiem Wam o drugim temacie, jakim jest synchronizacja i możliwość treningu w przypadku osoby, która ma rodzinę, której poświęcam mnóstwo czasu i jednocześnie osoby mocno aktywnej zawodowo. Dużo osób pyta mnie, dlaczego jeżdżę solo i ja bardzo lubię jeździć z innymi osobami, lubię rozmawiać podczas jazdy, lubię się wygłupiać i tak dalej, tylko że problem polega na tym, że bardzo często jeżdżę w godzinach, w których wszyscy inni śpią. Treningi kolarskie są treningami długimi, często. Potrzebujemy 2-3 godzin na to, żeby wykonać swoje zadania. A w przypadku moim, osoby, która ma żonę, która jest bardzo aktywna zawodowo, która jest bardzo aktywna sportowo, też trenuje, jest trenerem i wie dobrze, że jako trener też musi sama poświęcić sporo czasu na to, żeby być w dobrej formie, ale też jednocześnie po prostu uwielbia trenować. Taty, który jest zaangażowany, staram się spędzać z moimi dziewczynkami tyle czasu, ile mogę, ile jestem w stanie. No i spędzać go, będąc takim tatą, nie z telefonem w ręce, tylko po prostu aktywnie. I jedyny moment, kiedy w ciągu dnia znajduje się czas na to, żeby iść na trening, wykonać swoją pracę, to jest tak naprawdę świt. Dzisiaj wstałem o godzinie 2:45. To już był hardcore, bo tak naprawdę musiałem się dostać do Czech. Sama trasa zajmowała 45 minut. Zazwyczaj wstaję około godziny 4:00, po to, żeby o 5:00 już rozpocząć jazdę. Mam wtedy 3 godziny, czyli kończę o godzinie mniej więcej 8:00. Zanim się wykąpię, umyję, jest godzina, zjem oczywiście. Jest godzina 9:00. Więc moje dzieci w tym momencie już są obudzone, już są po śniadaniu z Martą i mogę je albo przejmować, albo po prostu możemy razem już zacząć coś robić. Oczywiście można też przerzucić sobie plan jazdy na noc, no ale to się wiąże z tym, że potrzeba trochę więcej szpeju, potrzeba lampek, potrzeba przede wszystkim odwagi, bo w nocy na drodze można spotkać sporo zwierzyny dosyć mocno aktywnej w nocy. Śmiechy. Pomyślicie, że co ja gadam, ale tak się zdarza. Ja często nawet o świcie jestem świadkiem, jak przez drogę przebiegają tuż przede mną lisy, zające, zdarzają się nawet sarny. Bardzo śmieszną sytuację miałem jeszcze w Chrzanowie kiedyś, bo przed moją głową dosłownie kilka centymetrów przeleciał świeżo obudzony bażant. Byłoby to naprawdę niezwykle zabawne, gdybym został potrącony przez bażanta. Ale ja dlatego się nie decyduję na jazdę w nocy, bo po prostu nie czuję się pewnie i nie chcę mieć nigdy żadnego wypadku. O świcie jest mniejszy ruch, kierowcy na drogach są jeszcze spokojniejsi i to jest pora, o której ja naprawdę bardzo często trenuję. No ale to jest moje rozwiązanie. Jakie jest wasze, jakie może być wasze, nie mam pojęcia. Ja też nie chcę sugerować wam i mówić, a macie jeździć rano, żeby mieć zdrową, jeżeli chodzi o relacje, rodzinę. Myślę, że takim złotym argumentem jest to, żeby zawsze rozmawiać i być elastycznym. Zarówno małżonka, jak i mąż muszą brać pod uwagę dwie strony medalu. To nie jest tylko tak, że my kolarze mamy trenować i nasze dobro jest najlepsze, ale jeżeli ta relacja ma być długotrwała, ona ma działać, to musimy też pamiętać o tym, żeby partnerka, partner miał czas dla siebie, czy na trening, czy na inne formy aktywności, które po prostu lubi. Więc niezwykle ważne jest to, żeby komunikować się ze sobą, rozmawiać i wspólnie znajdować w swoim kalendarzu luki, które można wypełniać. No, rzecz, która się w Polsce rzadko zdarza, czyli pogotowie, które przez bardzo długi czas jechało na wyciszonym sygnale i dało komunikat tylko w momencie, kiedy wyprzedzało. No, ciekawostki. Czechy to jest naprawdę ciekawy kraj. Synchronizacja kalendarzy w tym wypadku moim zdaniem jest kluczowa i nie ma innej drogi moim zdaniem do tego, żeby ta relacja była długotrwała, oparta na szczęściu i zadowoleniu obu stron. Ten sam temat kiedyś poruszał na swoim kanale Leszek w sprawie pro, więc też zdecydowanie Was odsyłam. Posłuchajcie, bo im więcej się o tym rozmawia, im łatwiej będzie nam potem znaleźć swoje rozwiązania, bazując na doświadczeniach innych, bo niestety,
W moich okręgach, kręgach zdarza się tak, że te związki kolarskie umierają. A tego zdecydowanie chcemy unikać. I tym takim akcentem, trochę mało optymistycznym, ale raczej przestrzegającym, kończę i życzę Wam pięknego dnia. Cieszcie się słoneczkiem, o ile jeszcze jest. Cieszcie się gorszą pogodą, bo można odetchnąć od upału. Uśmiechajcie i bądźcie zdrowi. Do zobaczenia i trzymajcie się. Dzięki Wam za dzisiaj. Hej!